Święty Paweł mówi do Rzymian: Jesteśmy, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Wielu ludzi, zwłaszcza młodych, mówią: Mnie nikt nie będzie nic mówił, co ja mam robić, bo jestem wolny i robię, co chcę. Robię, na co mam ochotę, i nikt nie może mi niczego zabraniać, nikt nie może mi mówić, co ja mam robić. Warto w rozmowach, zwłaszcza z młodymi ludźmi, zadawać pytania. Szanuję to, że chcesz decydować o sobie, ale powiedz mi najpierw, kim ty jesteś. Bo jeżeli mówisz, że robisz co chce, robisz co chcesz, robisz na co masz ochotę, to najpierw mi powiedz, kim ty jesteś. Bo. Okazuje się, że jesteśmy człowiekiem, czyli kimś wielkim i kimś zagrożonym kimś wielkim, bo nie mamy granic w rozwoju, i kimś bardzo zagrożonym, bo jesteśmy zdolni do tego, co nawet nie robią zwierzęta do krzywdzenia samych siebie. Zwierzęta samych siebie nie krzywdzą, a my potrafimy, i to robimy. Więc kiedy mówię, że jestem wolny i robię co chcę, najpierw muszę wiedzieć, kim jestem. Bo jeśli nie wiem, kim jestem, a aspiruję do takiej wolności rozumianej jako samowola, to najczęściej będę robił to, co chce moje ciało, to, co chcą moje emocje. Ci bardzo szybko mogę wtedy popaść w niewolę mojego ciała, się, stać się na powrót niemowlakiem, bo niemowlę jest niewolnikiem swojego ciała. Po prostu robi to, co chce jego ciało, czy to potrzeby fizjologiczne, czy to płacz. Więc taki młody człowiek, który rozumie wolność jako swawolę, staje się niewolnikiem swojego ciała, robi to, co chce jego ciała, robi to, co chcą jego nieopanowane, niezintegrowane emocje, i taki człowiek staje się niewolnikiem. I o tym mówi Święty Paweł. Jesteśmy bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Kim zatem jesteśmy? Jak mamy żyć, żeby żyć w prawdziwej wolności? Święte Bawoś nam z pomocą. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać Abba ojcze, Abba, serdeczny Tatusiu. Czy jesteśmy Bożymi dziećmi? Jesteśmy kimś bezcennym. Mamy niesamowity dar wolności, ale ten dar wolności mamy wykorzystywać zgodnie z tym, kim jesteśmy: że jesteśmy bezcennymi dziećmi Pana Boga, zaproszonymi do tego, żeby żyć na miarę naszej godności, żebyśmy robili to, co nas rozwija, żebyśmy przyjmowali Bożą Prawdę i Miłość i żebyśmy robili to, co nas rozwija, to, co jest dobre. A odrzucali to, co nas krzywdzi, to, co jest grzechem, to, co wprowadza nas w niewolę. Stąd pewien nawet obowiązek życia na miarę godności Bożego Dziecka, żebym żył jak człowiek, nie jak zwierzę, nie jak niewolnik swojego ciała, tylko żył jak człowiek, który odrzuca to, co mnie krzywdzi, wybiera to, co mnie rozwija. I mówi stanowczo nie samemu sobie wtedy, kiedy mam pokusę do krzywdzenia siebie, kiedy mam pokusę do grzechu, kiedy mam pokusę sprzeciwiać się tej godności, którą mam syna Bożego, dziecka Bożego, córki Bożej. A, baba Ojcze, serdeczny tatusio. Bóg jest naszym serdecznym tatusiem i zaprasza nas do życia na miarę tej wielkiej godności, żebyśmy żyli nie jak niewolnicy swojego ciała, nie jak zwierzątka zaprogramowane instynktem nie według ciała, tylko według ducha, zgodnie z wielką godnością.